Ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, chciałem na samym początku was przeprosić. Wiem, że wielu z was czekało na odcinek z omawiania Brawl Talka. Akurat w tym dniu miałem turniej Fortnite'a i nie zdążyłem tego odcinka dla was nagrać. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, ale jeżeli się gniewacie, no to mam dla was coś na przeprosiny. Moi drodzy państwo, dzisiaj do rozdania mam dla was 3 skiny do doktora Edgara, który zostanie dodany już niedługo do gry. A żeby wziąć udział w takim konkursie, wystarczy stawisz łapeczkę w górę i wpiszesz do sklepu w grze Brawl Stars mój kod Farel. Jeżeli nie chcecie się wpisywać, to wystarczy, że klikniesz pierwszy link i potwierdzisz na swoim telefonie, że masz zainstalowane Brawl Stars. Wtedy kod Farel sam automatycznie ci się wpisze do sklepu. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku z gry Brawl Stars, jak będziemy testowali przedpremierowo nowego zadymiarza, którym jest Eve. Dzisiaj niestety nie omówimy sobie nowego zadymiarza, zrobimy pod to specjalny, osobny odcinek, a dzisiaj przetestujemy 9 nowych skinów, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją. Swoją drogą, aktualizacja została dodana do gry już dzisiaj, ale za 5 dni dopiero zaczyna się sezon. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. No i zapraszam oczywiście wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Jest już dostępna nowa minecraftowa kolekcja, link znajdziecie w opisie. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie w wersji deweloperskiej i przed wami prezentuje się od razu na grubo nowy zadymiarz Bull Lion. Lew Bull, którego w skali od 1 do 10 od razu oceniam na dychę, bo jest przekozacki. Zobaczcie na jego strzelbę. Strzela z głowy jakiejś zgnitej, zjedzonej przez niego antylopy. No wygląda naprawdę mega fajnie, ja się jaram. Z pewnością tego skina będę chciał mieć w swojej szafce. A żeby zdobyć takiego bulla, będziemy musieli grać ligę klubową i wtedy będzie nas kosztował 2500 gwiezdnych żetonów. Czy sporo? Sami sobie na to odpowiedzcie, a teraz go przetestujmy. No i zobaczymy, czym nas zaskoczy ten ból. Czy będzie miał nowe animacje ataku? Tak, strzelamy jakimiś... Co to są? To są kości? Albo to są kości, albo jakieś takie rzutki. No dobra. Kolor ataku jest chyba normalny jak podstawowy. Zobaczmy szarżę, jak będzie wyglądała. Uwaga, lecimy! Uhu! No kurczę, szarża jest normalna. Nie no, kurczę, zawiodłem się troszeczkę. Myślałem, że jego szarża oraz atak będzie troszeczkę inny, ale... No atak jest inny. Więc tutaj w skali od 1 do 10 jednak tej dyszki nie dam. No, dam 9, bo szkoda, że nie ma innych dźwięków, no i animacji szarży. Ale i tak jest mega fajny skin. Kolejnym skinem będzie skin do Bo. A dokładnie, o kurczę, 2, 4, 6, 8, 10, 11 skin do Bo. Osabu. Wow, jakie animacje, ja dziękuję. Wybieramy, a żeby odblokować takiego bu, będziemy, moi drodzy, musieli grać Ligę Mocy. I z tego, co tutaj widzę, będzie do odebrania za wygranie kilku rund. Więc tutaj wykonujcie zadania w Lidze Mocy, a być może go odblokujecie. Czas go przetestować, zobaczmy, czy jego atak się różni. Strzelamy. Woo! O kurde, jakie kozackie strzały. Strzały z żądłem. Dobrze mówię? Chyba tak. Okej, okay, sprawdźmy jego totem. Czy totem się różni? Fajnie by było, jakby postawił jakiś ul. No nie, no totem jest zwykły, najgorszy. Ale zobaczmy miny. Uwaga, leci mina. Tak jest. Strzeliliśmy ulem, który rozbił się na słoiki z miodem. I wokół tego słoika latają pszczółki. Zarąbiste. Leci strzała ze słojem. Woo! Leci strzała z ulem, rozpada się na słoje z miodem i wypada z nich miodek. Kurczę, kozacki jest ten skin, mi się mega podoba. Generalnie lubię pszczółkę B, wiecie, że to jest mój jeden z ulubionych zadymiarzy. Dlatego ten skin też mi siada, więc tutaj daję dyszkę. Kurczę, nie sądziłem, że tak szybko. Tego chyba nikt się nie spodziewał, ponieważ Rico też... Gdzie on jest? Halo, Rico. Widzowie, Rico zniknął, nowy skin do Rico, niewidzialność. 10 na 10, nie no, żartuję, ale 2, 4, 6... 8, 8 skin do Rico. Świetlik Rico. Wow, w środku jego brzucha latają jakieś owady. Prawdopodobnie to są jego, jest to jego potomstwo. Strzela z takiego kozackiego działka. Okej, okay, kurde, ale on jest zbuntowany. Czaszka na plecach. Coś mi się wydaje, że ten Rico jest inspirowany ćmą, która nazywa się Trupia Czaszka. Wpiszcie sobie, nocny motyl Trupia Czaszka. Też ma taką czaszkę ćma na plecach. Kiedyś interesowałem się owadami mocno, więc stąd moja wiedza na ten temat. Dobra, testujemy. Nie no, zobaczcie, jaką bandycko wygląda z tą czaszką na plecach. Naprawdę jest kozacki. Dajmy gadżet. Okej, okay, zwykłe podstawowe kulki. Strzela. Tak, strzela z takich małych jakby robaczków, czyli swojego potomstwa. Dajemy ulta. Wow. No fajny jest ten skin, kurczę. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że będzie tak wyglądał bandycko. No i tutaj muszę też dać 10. Dlaczego by nie? Oceńcie tego Rico w skali od 1 do 10. Jest szefowski.
No i moi drodzy, mam dla was niespodziankę. Taki Rico będzie do odebrania jako pierwszy skin w nowym karnecie, który będzie się nazywał Biokopuła. Tak się nazywa nowy sezon 11 w grze Brawl Stars. No i pamiętajcie, jeżeli będziecie kupowali jakiś skin albo karnet bojowy, nie zapomnijcie użyć mojego kodu FARAL. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę mocno pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do kolejnego skinka. No i chyba nikt się tego nie spodziewał, że jako pierwszy skin do Belle, przepraszam, no można powiedzieć, że pierwszy, bo tamten był z karnetu, ale jako pierwszy dodatkowy skin do Belle jest bluszczowa Belle. Spójrzcie na to, jak ona wygląda, zwariowanie, strzela z jakiegoś karabinu z drewna. Nie, ona strzela z rosiczki. No jestem mega ciekawy, jak wygląda jej podstawowy atak i ultimate atak. No wygląda fajnie, no ale zaskoczcie mnie. Mam nadzieję, że jeżeli to jest nowy skin, no to będzie miał fajne animacje. Lecimy. No i tego skina oczywiście możemy, moi drodzy, odblokować za 79 gemów. Tak jest, mamy podstawowy atak w kształcie rosiczki, dobra. Stawiamy sidła, czy sidła się zmieniły? Nie, sidła są te same. Strzelamy ulta i uwaga, ulcik leci, woo! O kurcze, to było jakieś takie dzikie pnącza. Ja bym tak to nazwał. Czyli mamy dwa zmienione ataki, dźwięk ten sam. Leci jeszcze raz atak, woohoo! O, tam takie jakby skrzyżowane w trójkąt rosiczki. Fajnie to wygląda, szkoda, że dźwięk nie jest inny, bo jest cały czas ten sam dźwięk takiego, taki elektryczny, który razi prądem. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Więc tutaj w skali od 1 do 10 ocenię ją na 8. Przed chwilą powiedziałem, że chyba nikt się tego nie spodziewał. Chyba tego się nikt nie spodziewał, moi drodzy, że pan P dostanie skina w postaci takiego zmutowanego wariata. Pan Mucha, zobaczcie, on wypił eliksir, po czym zamienił się w muchę. Ma złote ręce, złote czułki, okularki i wielkie oczy. Wow, wygląda super, testujmy go. Pan Mr. Mucha, Mr. Fly będzie dostępny za 79 gemów. Rzuca, czekajcie, on rzuca dalej walizkami. Postawmy jego działko. Rzucił kapeluszem. Jego potomstwo, że tak powiem, wygląda jak mucha. Tak, wygląda, więc fajnie. Mamy raz, dwa, trzy animacje zmienione. Walizka leci i w tej walizce w środku... Czemu z tamtej walizki ze środka wylatują jakieś... Widzieliście to? Nożyczki i takie inne dziwne rzeczy. No okej, okay. Dużo zmienionych animacji. Dźwięk niestety ten sam. Zaskoczył mnie ten skin, jest taki złowrogi. Dużo zmienionych animacji. No głupio by było nie dać mu dyszki. Daję mu dyszkę, naprawdę. Jeszcze ma skrzydełka na plecach. Fajny, fajny skin. Nasza botaniczka Rosa też dostała skina. 2, 4, 6, 7 skin do Rosy. Modliszka Rosa. Ej, zarąbista, co? Wiecie, że ja jestem mega fanem takich, kurczę, terrorystyki i ja bym chciał mieć kiedyś modliszkę, ale to jest straszne zwierzę, to jest takie... Poczytajcie sobie o modliszkach, to nie jest wcale przyjemne zwierzątko, ale wygląda fajnie. Czyli rozumiem, że Rosa po wypiciu z pewnością jakiegoś trunku albo po przeszczepieniu jej kodu genetycznego DNA ewoluowała w modliszkę. Porąbana akcja. No i żeby mieć taką Rosę, no to tutaj troszeczkę trzeba się wykosztować, moi drodzy, bo taka Rosa będzie kosztowała aż 150 gemów. I zobaczcie, ona na początku nie wygląda jakoś super. No okej, ma nowy atak. Dajmy krzaczki. Krzaczki wyglądają tak samo. Dopiero kiedy nabijemy sobie ulta, ona tylko na chwilę zmieni się w nam modliszkę. Patrzcie. Boom. I teraz wygląda szefosko. Ale jest kozacka animacja. Wokół nas zrobiła się taka wielka głowa tej rosiczki. Znaczy rosiczki, co ja gadam, modliszki, przepraszam, przejęzyczyłem się. Zobaczcie. I rusza czułkami. Zarąbiste. Czy 150 gemów jest warto dać za dosłownie kilka sekund tej animacji? Wygląda złowrogo, to prawda. Nie jeden się wystraszy, zadymiasz. No ale kurczę, szkoda, że ta podstawowa wersja nie jest zmieniona, więc no tutaj mogę dać maksymalnie 8. Nie więcej, nie więcej. Gdyby cały czas tak wyglądała, to by było 11 na 10. I czas, moi drodzy, na Edgara. Edgar dostał też nowego skina. I trzy osoby zgarną tego skina, moi drodzy. Doktor Edgar, który na plecach ma osiemiorniczki. Kojarzycie ze Spidermana tego gościa, co... Octopus. On się nazywał Octopus. To jest inspiracja mocno Octopusem. Taki skin będzie kosztował aż 150 gemów, więc to jest sporo. Więc, moi drodzy, wpisujcie kodzik FARAL do sklepu, a w komentarzu napiszcie swój nick z gry Brawl Stars. Teraz go przetestujemy. Zobaczcie, biegamy, rosiczki falują za nim. O kurcze, wow. Wow.
Wygląda to naprawdę fajnie. Szkoda, że jest ten sam podstawowy atak. Skaczemy i za nami wyrosły jakieś krzaki, a miejsce, które uderzyliśmy, pękło. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Woo! Boom! Wow, wow, wow. Wygląda naprawdę dobrze. Od razu mówię, że temu skinowi daje mocną dychę. Kiedyś też miałem nawet rosiczki, nie wiem czy wiecie, ale zdechły mi szybko, kurczę. Po chyba pół roku mi zdechły rosiczki, bo za mocno je nakarmiły i zaczęły gnić. Kompletnie nie znałem się na temat rosiczek. Teraz bym tego błędu nie popełnił. Fajnie wygląda ten Edgar. 10 na 10. No i w końcu, moi drodzy, nasza zadymiara, legendarna Meg doczekała się nowego skina. Żuk Meg. Spójrzcie, co się stało z jej pojazdem. Meg ubrana w taką skorupę żuka, przepraszam. A, to jest jelonek. Ona ma czapkę do tyłu i z tyłu różki jelonka wystają. Zarąbista inspiracja. Testujemy. Naprawdę w tym sezonie skiny są mocne. I powiedzcie mi, że nie. Strzelamy. Okej. Okay. Podstawowy atak zmieniony, więc bardzo fajnie. Tutaj mnie nie zawiedli. Ewolucja! I proszę bardzo. No, ten samochodzik wygląda... Tak sobie, rakiety są te same. O kurczę, nie zwróciłem uwagi, jak ten podstawowy atak bije. Chyba był zmieniony, bo miał taką zieloną poświatę. Uwaga, testujemy. Bum! Oczywiście, że tak. Dajmy leczonko. Leczonko wygląda tak samo. Rakietki chyba są też troszeczkę zmienione. I atakujemy. Wow. Tak, jest taka zielona poświata w takie plastry miodu, bym to nazwał. Temu skinkowi damy wysoką ocenę. Damy 10 na 10, dlatego, że to jest pierwszy skin do legendarnej Meg. I ten skin będzie kosztował 79 gemów. Woo! Lecimy dalej. No i moi drodzy państwo, kolejny nowy skin do nowego zadymiarza. Tym razem otrzyma skin Grom, który się nazywa Królik Grom skacze na jajku. Ja dziękuję. I w ręku ma tą swoją kulę, którą rzuca i wybucha też w kształcie jajka. Ten skin będzie dostępny oj, dopiero 17 kwietnia, więc będziecie musieli troszeczkę na niego poczekać. No to sprawdźmy, czym nas zaskoczą tym razem. Rzucamy jajko, bum! Jajko pęka i wylewa się żółtko z białkiem. No dobra, no nawet fajnie to wygląda, nie jest to najgorsze. Ale jest ten ciekawy ultimate ataku, leci! Wow, wielkie jajo, bum! I takie gwiazdki wokół niego się sypią. Kurczę. Myślałem, że ten atak, te jajko wielkie, będzie taką wielką pisanką. Znaczy jest pisanką, ale nie jest kolorową pisanką. Sprawdźmy jeszcze raz, jak to wygląda. Leci jajo, wybucha. No i co mogę powiedzieć, no nie jestem zadowolony z tego efektu. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. No więc tutaj, za to, że jest różowy, od razu dostaję 3 punkty do góry. Bo takie skiny są najśmieszniejsze, kolorowe. Jest taki bandyta, dziarę na pół ryja, trochę wam powiem. No i mogę mu dać 9. Więcej mu nie dam, bo atak... Ultimate atak mnie zawiódł. Jeżeli uważacie, że widzieliście już wszystko, to spójrzcie, kurczę, na to. Wypaczony kiełek. Kiełek został zjedzony, zarażony przez jakąś nieznaną substancję, nieznany jakiś wirus. Wygięło go w pół i wyrosła mu z głowy rosiczka. Po prostu chłop jest teraz mutantem. Dostał nogi, gdzie zazwyczaj lewitował w powietrzu. Wow, wygląda to kozacko. Taki skinek będzie kosztował 79 gemów. Dobrze, próbujemy naszego kiełka i uwaga, lecimy. Ej, ale halo, czekaj, co jest? Czy wy widzicie? Kiełek nie chodzi na tych nogach, tylko te nogi ciągną się za nim. Ej, ale tak na animacji nie było, co jest? Panie Supercell, co to jest za oszukiwanie, kurczę, widza? On tak na obrazku nie wygląda, no ja jestem osobiście rozczarowany. No mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Dobra, patrzcie, atak podstawowy jest inny, jest taki fioletowy. Ultimate atak. Leci, rosiczka wielka i... Okej, mamy teraz taki mur jakby z takich zmutowanych rosiczek, zarażonych rosiczek. Mega ciężko mi rozkminić jest, czy oni są zarażeni, czy oni są zmutowani. Ale mniej więcej tak to wygląda. Kurczę, jestem zawiedziony. Jestem mega zawiedziony, moi drodzy, że ten kiełek no nie porusza się na tych nogach. Bo wyglądał wtedy strasznie i przekozacko. A tak wygląda średnio. W skali 1 do 10 daję mu tylko i wyłącznie 5. Trudno. No i dobra, moi drodzy, niby tutaj w Serdżu coś się zmieniło. Ja tam zbytniej różnicy nie widzę, ale wypróbujmy. Dostał niby jakieś poprawki tutaj, wizualne. O kurczę, chyba jego ten atak podstawowy jest inny. Czy mi się wydaje? Dajcie znać w komentarzu, bo dawno Serdżem nie grałem i kompletnie nie pamiętam, ale chyba tak. Ewolucja. Bum, jeszcze raz, dwa, trzy. Ewolucja. Jeszcze jedna ewolucja. Zobaczymy, co z tego wynika. Tak, jego atak. Jego atak jest inny. Bo chyba wygląd jest ten sam. Nie, patrzcie. Serdż teraz ma kozacki hełm na głowie.
Okej! Czyli mamy remodel Searcha. Super on wygląda. I jego atak też jest zmieniony. Teraz strzela tą swoją halbardą. Wow. I zamaskowana Amber też dostała ponoć jakieś poprawki, więc sprawdźmy to. Coś mi się wydaje, że jej atak jest inny. O kurcze, so... Wow, Amber de la Vega teraz ma takie zarąbiste grafiki. Patrzcie na to. Wow. Ja kiedyś narzekałem, że ma taki sam atak jak stara Amber. Dobra, dajmy jeszcze ulta. Podpalmy to. Ogień chyba też jest troszeczkę inny. Benzyna jest taka sama, podpalamy. Nie no, teraz ta Amber mega wygląda. Coś mi się wydaje, że Supercell chyba posłuchał społeczności i dodał dodatkowe grafiki, no bo ta Amber wcale tania nie była. Więc fajnie, że upgrade'ują i tak stare skiny. Dodatkowo do gry zostaną dodane dwa nowe tryby, tylko ja niestety nie mam z kim zagrać w wersji deweloperskiej, ale tak one będą mniej więcej wyglądały. Pierwszy tryb będzie nazywał się Batalia. Będziemy grali w trybie trójki. Zbieraj punkty, pokonując przeciwników. Pierwsza drużyna, która zdobędzie 8 punktów, wygrywa mecz. Bardzo fajny tryb. Z pewnością to urozmaici mega rozgrywkę. Ja lubię takie szybkie meczyki. A co wy o tym trybie sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. No i kolejny tryb w trybie trójki, który będzie się nazywał Ładunek. Pierwsza drużyna, która dopka furgonetkę do celu, wygrywa mecz. Stanie obok furgonetki przeciwnika, spowalnia ją. Jeśli czas dobiegnie końca, wygrywa drużyna, która zaszła najdalej. Dosyć ciekawy tryb, tylko że ja tak naprawdę wolę grać tryby duo oraz solo, bo są moim zdaniem najciekawsze. Oczywiście jakbym miał jakąś ekipkę, z którą bym gadał na czacie głosowym, no to te trójki wtedy się o wiele przyjemniej gra. Do gry zostało dodanych jeszcze sporo gadżetów, ale te gadżety będę odblokowywał na bieżąco i jeżeli będzie naprawdę jakiś fajny gadżecik, no to nagram dla was tego odcinek. No chyba, że chcecie jeden odcinek zbiorowy, gdzie testuję wszystkie gadżety, które zostaną dodane do gry. Dajcie znać w komentarzu, albo najlepiej zostawcie 10 tysięcy łapek pod tym filmem i taki odcinek specjalnie dla was nagram. Przypominam, żebyście brali udział w konkursie, wystarczy łapka w górę, subik na kanale, wpisać kod Fara do sklepu i w komentarzu chwalić się swoim nickiem z gry Brawl Stars. Widzimy się już w następnym odcinku, kiedy będziemy testowali nowego zadymiarza Eevee. Trzymajcie się, cześć!